Nazywam się Piotr Witek. Zapraszam na podcast z cyklu Historia na ekranie. Odcinek pierwszy. Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie. Historia stanowi wdzięczny przedmiot zainteresowania kina niemal od początku jego powstania. Warto w tym kontekście wymienić choćby takie przykładowe tytuły jak Zabójstwo księcia Gwizjusza z roku 1908 w reżyserii Alberta Lamberta i Charlesa Lubarji, Narodziny narodu z roku 1915, Nietolerancję z roku 1916 w reżyserii Davida Griffitha, Napoleon z roku 1927 w reżyserii Abla Gansa, Pancernik Patiomkin z roku 1925, Iwan Groźny z roku 1944 i 1945 w reżyserii Sergija Eisensteina, Ben Hur z roku 1925 w reżyserii Freda Niblo, Towarzysze broni z roku 1937 w reżyserii Jeana Renoira, Rzym miasto otwarte z roku 1945 w reżyserii Roberto Rosselliniego, Kościuszko pod Racławicami z roku 1938 w reżyserii Józefa Leitesa, Zakazane piosenki z roku 1946, reżyseria Leonard Buczkowski, Ostatni etap z roku 1947, Żołnierz zwycięstwa z roku 1953 w reżyserii Wandy Jakubowskiej, Kanał z roku 1956 i Popiół i diament z roku 1958 w reżyserii Andrzeja Wajdy i wiele, wiele innych. Współcześnie kino historyczne jest przedmiotem zainteresowania nie tylko historyków filmu i filmoznawców, ale także historyków, w tym w szczególności teoretyków i metodologów historii. Traktują oni film jako narzędzie poważnej refleksji o historii i przeszłości, stanowiące realną alternatywę dla oficjalnej akademickiej historiografii, a twórców filmowych postrzegają jako niekonwencjonalnych historyków, będących partnerami w debacie o przeszłości i historii dla licencjonowanych badaczy minionych światów. W związku z powyższym, film historyczny rozpatrywany jest przez historyków nie tyle jako dzieło sztuki, wytwór społecznej praktyki artystycznej, ile audiowizualna narracja historyczna mogąca wnieść coś interesującego do debaty o przeszłości. W tym miejscu zastanówmy się nad statusem filmu jako narracji historycznej. Innymi słowy, nad tym, w jaki sposób film staje się historyczny. Film, dokumentalny czy fabularny, będąc jedną z form modelowania i zapisu doświadczenia społecznego oraz konstruowania różnych wariantów światów możliwych w akcie filmowania, staje się historyczny wówczas, gdy za taki zostanie uznany przez widzów, badaczy, w obrębie określonej wspólnoty interpretacyjnej. Zatem uznanie filmu za historyczny związane jest z tym, w jaki sposób pojmujemy historyczność w danym układzie odniesienia. Ten sam film w jednym układzie odniesienia może być uznany za historyczny, innym za taki uznany nie zostanie. Oznacza to, że film historyczny jest kategorią operacyjną, wymagającą za każdym razem konceptualizacji zrelatywizowanej do kulturowego kontekstu jej użycia. Na potrzeby prowadzonych przeze mnie tu rozważań posłużę się konceptualizacją filmu historycznego zaproponowaną przez Zygmunta Machwica. W opinii tego autora film historyczny ma charakter synkretyczny, co oznacza, że istnieje i funkcjonuje w wyniku międzygatunkowej i międzyrodzajowej instrumentacji. Zatem film historyczny jest nazwą zbiorczą, obejmującą różne struktury genealogiczne, których temat odnosi się do przeszłości. Wsparty jest wiedzą historyczną, która w połączeniu z fikcją
daje uogólniony obraz przeszłości, pozostający w możliwościach percepcyjnych widza wyposażonego w określoną świadomość historyczną. Uznanie danego filmu za filmową narrację historyczną w obrębie wspólnoty interpretacyjnej uzależnione jest od tego, w jakie oznaki historyczności twórca wyposażył ekranowe dzieło oraz od kulturowych kompetencji odbiorcy, to znaczy od umiejętności rozpoznania w określonym dziele znaków i formuł pełniących funkcję oznak historyczności ekranowej opowieści. Oczywiście poszczególne znaki i formuły będące oznakami historyczności filmowej narracji historycznej mają charakter relatywny. W zależności od kontekstu interpretacyjnego, dane znaki i formuły mogą zostać rozpoznane i uznane za oznaki historyczności filmowej narracji, bądź też nie. Różnorodne sposoby wyposażenia filmu w różnego rodzaju oznaki historyczności nazywam strategiami uhistoryczniania filmowej narracji oraz filmowego świata przedstawionego. W związku z faktem, że w ramach respektowanej przeze mnie koncepcji film historyczny jest opowieścią przedstawiającą bliższą lub dalszą przeszłość, jedną z najistotniejszych oznak historyczności filmowej opowieści jest w tym przypadku efekt ekranowego przesunięcia w czasie ku przeszłości. Polega on na tym, że oglądając film, mamy świadomość odmienności świata prezentowanego na ekranie od tego, który znamy z codziennego współczesnego doświadczenia.